Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na mały test Body kontra WP. Dlaczego taki test w ogóle powstał? Ostatnio poszła mała plota, że WP jest o wiele słabszy od takiego bodziaka na tym samym levelu. Żeby było to bardziej wiarygodne, postanowiłem porównać Artemida kontra The Dim, czyli mojego Body of Glory kontra Drobka Webka, Ostrzepę kontra Aura M2. 18 sekund, metek 35. Nie za szybko, ale okej. Okay. Jak sobie poradzić z tym samym zadaniem body? Powiem tak. Co do tego mitu, bo to można powiedzieć, że to jest mit, nic więcej. Jest sporo prawdy. 18 sekund potrzebowałem na to, żeby zbić metka, a tutaj potrzebuję 18, 19, 20, 21, 22, 23 sekundy, czyli potrzebuję tylko 5 sekund więcej na to, żeby z tego metka zbić. No właśnie, i to jest główna przyczyna. Dlaczego każdy myśli, że to jest tak wiecie, tak, no body jest silniejszy od webka. I jasne, to jest prawda. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Gdyby body miał aurę na P, biłby około 1,5-1,7 bez krytyka. No, a webek 1200 z P. Max. I to góra taka jest. No dobra. A tutaj mamy 800. Ten sam metin i podobne czasy. Naprawdę ten mit się wziął tylko z tego, że na małych levelach WP-ek jest strasznie powiedziałbym słaby. Jest słaby. DMG, które on osiąga, nie jest jakiś wygórowany. Tak naprawdę większość z nas, z graczy, robi sobie drobki, bodziaki. Dlaczego? Z tego powodu, że on ma o wiele silniejszy atak i szybciej wszystko potrafi zabić. No. Ale ostatnio zauważyłem, też jest trend na webki 54-55, które mają ostrze, strach i zbroje. Do dropu szkad blask księżyca w V3. To jest po prostu przezabawne. Że no dobra, jak ktoś lubi takie rzeczy robić, no to niech robi, nie ma problemu. Nie widzę w tym najmniejszego problemu, że takie coś się dzieje, taka jest zasada. Dropią, no to dropią, ale myślę, że to zostanie zmienione. Pamiętacie, w GDDS-ie też najpierw dropiły mega, ale przez kilka eventów to jakoś przestało być takie mega super pro, no i wyszło co wyszło. Moim zdaniem WP-ek z ostrzem na P kontra bodziak z aurą na M2. Tak. Z tym samym ekwipunkiem. Ja wiem, możecie się czepiać, że jest zbroja na pierwszy level i hełm na pierwszy level, a na webku jest co innego. Na webku hełm mi daje 29. Tutaj hełm mi daje trochę chyba nawet więcej, natomiast sama zbroja daje mi tutaj 48, a na webku chyba 102. Tylko tego nie pamiętam, jaka tam jest różnica, ale powiem tak, porównanie jest takie, że ten mit można bardzo łatwo obalić. W jaki sposób? Postawić takiego webka kontra bodziaka kontra metka 70. Wychodzi wszystko w praniu. Webek poradzi sobie o wiele lepiej. Nawet z ostrzem na M1. Poradziłby sobie o wiele lepiej, ale to jest takie porównanie moich dwóch postaci na 4-3 level. Artemi kontra bodziak. Ze względu na to, że no tak sobie pomyślałem, no kurczę, wbiję ten 43 i przydałby się taki filmik zrobić, żeby pokazać wam, że WP-ek jest o wiele słabszym słabszą postacią niż bodziak. W ogóle z dupnymi skillami. To widzicie, skilla GP. No i co z tego? Właśnie nic z tego nie wynika. Tylko ranga negatywna, mogę tak powiedzieć, bo bodziak sobie poradzi z każdym metkiem tak samo. Wszystkie mają to samo, takiego samego buffa. Wszystko jest ten sam dzik, żeby nie było. Cały czas jest identyką. No i powiem wam, że jak sobie tak pomyślę, to ten bodziak, szczerze powiedziawszy, z aurą na G1 kontra WP z ostrzem na G1, bodziak będzie bił z dwa razy więcej. Ale o tym się przekonamy, jak wbije 75 i aurę na G. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wbije ją na G, bo to jednak jest 55 ku, czyli to jest jakieś stricte 150-200 dni czytania. No właśnie. Czy w ogóle dam radę takie coś wytrzymać psychicznie i nadrobić z tych aury, ile wlezie? Zresztą myślę, że dam radę, tylko 75 poziom to będzie taka postać już do DT. Ja myślę, żeby nawet na 61 już nim spróbować iść do DT, ale ja wiem, że to będzie głupi pomysł, dlatego że to nie jest WP, on sobie nie da rady ze skillami na M. Nie ma szans, po prostu nie ma szans bez biologa. Na razie biologa robię i
wychodzi to jako tako. Zostałem jeszcze dwa zęby. Myślę, że do tomboli się wyrobię, że będzie mógł sobie, wiecie, jakieś tam dodatki, czyli jakieś poty wydropić, czy jakieś inne duperele. Myślę, że jutro i pojutrze jak oddam, to już będzie na fulla i będzie zrobione te zęby orka, bo już wydropiłem kamyczek, z czegoś jestem zadowolony. Natomiast powiem wam z samego motywu takiego body kontra WP. Nie można powiedzieć, każda klasa jest dobra. WP oczywiście, jakby był zrobiony tutaj zamiast wiru, nie wiem, strach albo zbroja, no to oczywiście kosiłby o wiele lepiej. Ustałby nawet, nie wiem, przy 95, jeśli miałby tam dostęp. Jednak tak się nie stanie. Dlaczego? Bo ta sura już nie wbije więcej leveli. Chyba, że znowu wbije przez przypadek, bo to było tak, że jakoś mi ktoś ksuł i ja zapomniałem o dacie expa, no i tak jakoś wpadały te procenty, wpadały, no i jebę, 43. A on miał chyba 42, to było zamierzenie 4-2 od początku, no ale już, no dobra, jeden level to mnie jakoś strasznie nie zbawił, no dobra, pozbyłem się dropu z 30, ale jeszcze 35 mam i wszystko w górę. To nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast, jak już zauważyliście, Wepek zbił już dawno 55. Jeszcze jeden minus Bodziaka jest taki, że on ma tą aurę dosyć krótko trwałą i często trzeba schodzić z tego wierzchowca i odpalać. Nawet na P ona jest o wiele krótsza niż ostrze. Ostrzem włączycie i biegacie, a jak wam zgaśnie, no to wciskacie szybko raz, na przykład tam, gdzie macie ustawione, już macie odpalone. A aura? No aura jak wam zgaśnie, no to już trzeba czekać. No właśnie, to jest minus Bodziaka. Natomiast plusem jest przede wszystkim to, że on ma DMG wpisane i takim DMG bije. Ten Wepek ma DMG wpisane, bije o 200-300 mniej. O jakieś, może nie 200-300 mniej, ale o jakieś 10-15% bije mniej. Chociaż zauważyłem, że czasem im wyższy level metina, tym ten procent jest o wiele niższy. Czyli na przykład jeśli bijemy, mamy wpisowe 1500. Teoretycznie metek ma 500 defa, to bijemy 1000. Plus średnie. Bijemy na przykład 1300 na przykład. I to jest DMG podstawowe. Plus dzik, no to tam wyjdzie 1500. No dobra, w porządku. Możecie powiedzieć, że całkiem ok. A Bodziak ma DMG wpisane 1500. Metek ma 200 defa. Gówno z tego, że ma defa i tak bije tyle, ile powinien. Nawet możecie tutaj zauważyć, że jemu za bardzo się to DMG nie zmienia, a w WP-kowi nawet bardzo. Już tutaj była dosyć spora różnica, bo on tutaj był 1100, natomiast Bodziak je tylko kilka mniej. Nawet 800 też przekracza. I to jest w ogóle dla mnie bardzo nie fair, bo może ja mam nawet gdzieś jakiegoś WP-ka 42, 43, którego mógłbym wam pokazać, że to sam ekwipunek, ten sam metek i po prostu by było różnica DMG taka, że jemu by nie spadało, a WP-kowi oczywiście by spadło o jakieś 20% DMG. Metek 65 dla Bodziaka już był większym problemem. Padłem tutaj 3 razy i nie jest pokazany czas, jak sami widzicie. Dlaczego? Bo czas troszeczkę dalej dałem i właśnie jak sami widzicie już dokończyłem tego metina. Według nagrania, oczywiście był czas grany, żeby nie było, że a coś sobie liczyłem gdzieś obok. Nie. Według nagrania to co było. Niestety timelapse, to znaczy nie, to jest timecode się nazywa, przepraszam, timelapse to jest linia, to wszystko co widzę. Wynosił no troszeczkę więcej niż u WPK. No i mogę powiedzieć, WPK mogliście obejrzeć z timecodem i to było naprawdę w porządku. Nic tu się nie zmieniło. 4,47, taki jest wynik bicia tego metina 65, ale sami widzicie, całkiem nieźle posypało. Księga zapomnienia, a tak muszę wirki podrobić, może gdzieś mam, prawdopodobnie gdzieś mam. No i teraz mój ulubiony metek. WP poradził sobie z nim o wiele lepiej, ale jak sami widzicie, DMG znowu spadło o kilka punktów, nawet trochę więcej. Jakąś misję zakończyłem z tego, co widziałem. Tak, tych misji tu jest od groma. Ale komp to mi raczej nie będzie potrzebny. Tutaj tak naprawdę mogłem bez zwalniania, tylko sobie tak popatrzyłem, że ten film naprawdę trwa długo i nie chciałem was za bardzo zanudzać. A tutaj wyszło tak, że możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało po. No i oczywiście duchy musiałem wybijać, bo one są jednak silniejsze dla postaci 43 level. Mają ten damage całkiem spory. Natomiast te 50% krytyka, które tu jest, no to daje bardzo dużo, daje wielkiego kopa.
Jasne. Pamiętajcie, 100% krytyka działa na hity. Na skilla już nie działa. To jest taka podpowiedź, bo niektórzy też piszą, że 100% nakryta nie działa na skille, na hity, no ale działa niestety moim. I 2,47 to jest wynik metka 75. A jak wyszło, wyglądało to u Bodziaka? U Bodziaka to wyglądało tak, że biłem tego metka i jeszcze raz biłem tego metka. Naprawdę, bardzo długo mi zeszło zbijając metka 70 Bodziakiem. Ja wiem, 50 defa mniej niby nie powinno sprawić mi jakiegoś większego kłopotu, ale sprawiło. Naprawdę. Myślałem, że śmiertelkę czy jakąś inną uda mi się załatwić plus 9, ale nie udało. Dlatego też wykorzystałem zbroję, w której był 1500 HP. I powiem, straciłem tutaj strasznie dużo procentów. No i bardzo dużo procentów. Ale już nie chciałem tego inaczej robić. Pójść muszę po prostu na bo albo jakąś misję zrobić, żeby to nadrobić. I żeby ten level 50, nie wiem, 55 chyba w następnym odcinku wbić. Bo na razie załatwiliście mnie na 75 leveli. Dzięki. Wielkie dzięki. Ale naprawdę tutaj wygląda to w porządku. Body kontra WP. Myślę, że zrobimy jeszcze kiedyś takie porównanie, ale bliżej 62 poziomu też body kontra WP, tylko będzie to WP stricte PVM 3xG. O, i tu akurat mi się poty skończyły. Jakby się teraz mi poty skończyły, no to już bym musiał lecieć do M1, ale fartło mi się i wyszło tak, że nie musiałem nic robić, bo akurat zbiłem Metina. 13 minut 53 sekundy. To był wynik całą długość filmu. No to ja przepraszam bardzo, ale to było bardzo długo według mnie. 13 minut na 43 levelu. Widzieliście? W tym momencie sobie WPEK o wiele lepiej radzi, jeśli chodzi o bicie. Nie ma jakichś takich małych przepaści pomiędzy nimi. Pamiętajcie, że metek 35, który był na początku, to ta przepaść była ile? 5 sekund? Potem trochę urosła, ale to jest skill P kontra M2. To jest dla mnie niezrozumiałe. Że jeśli jest taka różnica, no to ten, co ma P, powinien być o jakieś 500 więcej minimum. To znaczy, o, powiedzmy 50% szybciej, a tu się okazuje, że tak nie jest. Jeśli to byłby body M2 kontra body G1, to uwierzcie, by było tak, że była przepaść totalna. Ja znam kilku bodziaków, którzy mają 55 level i oni potrafią bić po 5k. W życiu nie osiągnąłbym 5k webkiem 43 level, nawet z alchemią, nawet z najlepszą alchemią, no w życiu. Naprawdę. To nie jest tak, że mówię, że WP jest zły i ble, ale pamiętajcie, że no niestety 5k DMG w metka na 43 levelu, to ja nie wiem, co ja bym musiał mieć w tym ekwipunku. I czego się nałykać i na jakich potów nie mieć. A i mówię oczywiście bez krytyka. No właśnie, bo oni biją, w ogóle nie wiem, jest taka moda, że się mówi, że bije się 5-6k. Ale zauważyłem, że u starszych graczy jest odwrotnie. Mówi się DMG bez krytyka. Mam teraz 800 DMG. A nie mówię krytyka. 7,25. A 80 to jest ostatni metin. 85 nawet nie ruszałem, bo wiem, że miałbym wielki problem z nim bodziakiem, więc stwierdziłem, że nie, to jest głupi pomysł. I stwierdziłem, że właśnie w ten sposób jakoś chcę rozwinąć. Natomiast to do samego... Ostatnio powiem wam, że to taki dyskomfort trochę dla mnie, bo chciałem zrobić taki mały challenge. Ile tym wypokiem w ogóle mogę wyciągnąć? Ale to jest straszne, bo nie idzie tego sprawdzić, po prostu nie idzie wszystkiego zdobyć, czego bym chciał. Zaczynajmy od rubinowej alchemii 244-250 ataku plus średnie, plus coś tam, no nie idzie tego zdobyć. Szarfy, nie wiem, 25% max średnich, nie wiem, z 15 też nie idzie zdobyć, czy też ataku z 200, bo to jest ciężkie dosyć do zdobycia. 50 średnie FMS-a realne, ale też ciężkie. Nawet 50+. To nie wiem, ile zmianek musiałoby wejść, żeby weszły 50 średnie plus. Ja na razie mam 40. Ile to jest tam? 1, czy 2, czy 3? Nie pamiętam. I on sobie radzi tak, jako widzicie, całkiem w porządku. Różnica DMG, widzicie jakiś spadek? To jest 780 nada. 780-800. A WPEK spadło około 300. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.